Według ekspertów człowiek pokonuje na nogach od 240 do 290 km rocznie. Czy macie odpowiednie obuwie do pokonania takiego dystansu? Niestety, oto zła wiadomość dla wielbicieli przedstawionych tutaj rodzajów butów. Wpływają one bardzo niekorzystnie nie tylko na stopy, ale też na całe ciało. Zaczynamy od najsłynniejszych gnębicieli naszych stóp. 1. Buty na obcasie. Szpilki sprawiają, że kobiety wyglądają i czują się fantastycznie. Dzięki tym butom zyskują pewność siebie, która pozwala im rządzić światem. Ale z perspektywy stóp to najgorszy koszmar. Jak pokazało badanie przeprowadzone przez Manchester Metropolitan University, regularne noszenie szpilek skraca mięśnie łydek aż o niepokojące 13%. Ale to jeszcze nie wszystko. W 2015 roku Uniwersytet Alabamy opublikował przerażające statystyki. W latach od 2002 do 2012 ponad 120 tysięcy kobiet trafiło na pogotowie z powodu uszkodzeń stóp związanych z butami na obcasie. Ekspertów wcale to nie zaskakuje, ponieważ szpilki mają bardzo złą sławę. A to dlatego, że przyczyniają się do skręceń, wrastających paznokci, uszkodzeń nerwów i bólu w dolnej części pleców. Jednak jest też dobra wiadomość. Aby chronić stopy, nie musicie całkowicie rezygnować z wysokich obcasów. Dr Emily Splical, podolog i specjalista biomechaniki ruchu, twierdzi, że buty na szpilce o maksymalnej wysokości 7,6 cm są w porządku. Natomiast wyższe obcasy zmieniają biomechanikę chodzenia. Kupcie więc sobie ładną parę 7,5 cm szpilek i ruszajcie na podbój świata. Modnie i wygodnie. 2. Koturny. Może i koturny wyglądają fajnie, ale stopy szczerze ich nie znoszą. Te buty nie są elastyczne i mają bardzo sztywną podeszwę. W rezultacie stopy nie zginają się w nich tak, jak powinny, co utrudnia chodzenie w naturalny sposób. Eksperci sugerują, aby z myślą o zdrowych stopach zrezygnować z noszenia tego typu butów. Jeśli jednak zdecydujecie się na koturny, dr Hilary Brenner z Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny Podiatrycznej twierdzi, że należy wybierać modele, w których pięta nie znajduje się wyżej niż palce. To zmniejsza nacisk, jaki koturny na obcasie wywierają na kości śródstopia. 3. Japonki. Czy można sobie wyobrazić wygodniejsze buty na upalne dni? Cóż, wierzcie lub nie, ale japonki również niosą za sobą poważne ryzyko. Na pewno przecież trafiła Wam się kiedyś para, która obtarła miejsce między palcami, zostawiając bolący i brzydki pęcherz. Co więcej, takie klapki nie zapewniają właściwego podparcia dla stóp, a to może powodować nieprawidłowe ułożenie kostek i kolan. I jeszcze jedna kwestia. Podczas noszenia japonek stopy muszą nieustannie przytrzymywać pasek między palcami. Z czasem może prowadzić to nawet do deformacji palców i kości. Zamiast japonek wybierzcie na lato modne i wygodne klapki. Poza chodzeniem boso to najlepsza opcja. Pospacerujcie w nich cały dzień, a od razu zauważycie różnicę. 4. Buty na płaskiej podeszwie. To oczywiste, że wysokie obcasy, japonki i koturny są złym obuwiem. Ale co z płaskimi butami? Co może być z nimi nie tak? Otóż z tym rodzajem butów wiąże się jeden główny problem. Nie zapewniają żadnego wsparcia dla podbicia stopy. To wywiera dodatkowy nacisk na rozcięgno podeszwowe, czyli mięsień łączący piętę z palcami. Nacisk ten stopniowo prowadzi do bólu kolan, a nawet pleców. Aby uniknąć tego problemu, nie musicie rezygnować z ulubionych butów na płaskiej podeszwie. Wystarczy, że włożycie do nich wkładki ortopedyczne. Zapewnią one podbiciu potrzebne wsparcie. I problem z głowy. Och, gdyby wszystko w życiu było takie proste. 5. Buty w szpic. Buty ze szpiczastymi noskami doskonale pasują do każdego stroju i sprawiają, że kobiety czują się jak królowe. Ale troszcząc się o stopy, takie obuwie zdecydowanie nie jest ani najlepszym, ani najzdrowszym wyborem. Problem w tym, że tego typu buty bardzo mocno uciskają. To niezdrowe, szczególnie dla osób, których stopy są szersze. Dodatkowy ucisk niekiedy wywołuje szereg nieprzyjemnych dolegliwości. Ból nerwów, pęcherze i haluksy. Co gorsza, takie buty mogą powodować bolesną deformację o nazwie palec młotkowaty.
Mamy z nią do czynienia, gdy jeden z palców, najczęściej drugi lub trzeci, nie jest prosty, tylko podwija się lub podkurcza. Jeśli nie potraficie rozstać się ze swoimi ulubionymi butami w szpic, to przynajmniej ograniczcie ich negatywny wpływ, dobierając bardzo wygodny fason, żeby zapewnić stopom komfort. Pamiętajcie, nawet najmniejszy ucisk oznacza, że dana para nie jest dla Was odpowiednia. 6. Buty do biegania. Już sama nazwa mówi wszystko. Nie ma wątpliwości, kiedy powinno nosić się takie obuwie. Krótko mówiąc, te buty są doskonałe do biegania i ćwiczeń, a nie do chodzenia na co dzień. Problem w tym, że są one bardzo elastyczne i miękkie. Nie jest to dobre dla stóp, przynajmniej na dłuższą metę. Jeśli jednak nie wyobrażacie sobie życia bez takiego obuwia, przerzućcie się na buty sportowe z twardszą podeszwą. Będą stanowić podparcie dla stopy, zapewniając jednocześnie wygodę i lekkość. Niezależnie od rodzaju butów, które zamierzacie kupić, mamy dla Was kilka prostych rad. Warto ich przestrzegać, żeby zapewnić stopom zdrowie i wygodę. Przede wszystkim kupujcie buty po południu. Do tego czasu stopy naturalnie nieco się rozszerzą. Przecież jesteście na nogach już kilka godzin. Jeśli wtedy udacie się na zakupy, łatwiej będzie znaleźć odpowiednią parę butów, które zapewnią wygodę na cały dzień. Poza tym regularnie mierzcie długość stóp. Dr Jacqueline Sutera, chirurg podiatryczny, twierdzi, że z biegiem lat nasze stopy znacznie się zmieniają. Ścięgna i więzadła z każdym rokiem się rozluźniają. Dodatkowo grawitacja oraz masa ciała rozszerzają i wydłużają nam stopy. Właśnie dlatego buty, które niegdyś leżały jak ulał, mogą nagle okazać się bardzo niewygodne. Zanim pójdziecie do sklepu, zmierzcie stopę, żeby wiedzieć, czego dokładnie szukać. Mamy jeszcze jeden przydatny trik. Na zakupy weźcie ze sobą obrys swoich stóp. Brzmi trochę dziwnie, ale to najlepszy sposób na sprawdzenie, czy nowe buty będą idealnie pasować, czy też okażą się strasznie niewygodne. Przyłóżcie do obrysu parę butów, które zamierzacie kupić. Jeśli jest węższy lub krótszy, to znaczy, że ten model nie jest dla Was odpowiedni. Kolejna ważna sprawa to analiza podeszwy. Wiele osób o tym zapomina. W idealnej sytuacji buty zapewniają ochronę stóp, na wypadek gdybyście stanęli na czymś twardym lub uderzyli w coś ostrego. Jednocześnie jednak mają być miękkie niczym poduszka. Pamiętacie, że koturny są zbyt sztywne, a buty do biegania zbyt giętkie? Trzymajcie się tej rady. Wygodne obuwie powinno być czymś pośrodku. Odpowiednio elastyczne, ale jednocześnie nieco sztywne i stabilne. Jeśli wszystko pasuje, załóżcie buty i postójcie w nich chwilę. Jak się czujecie? Nigdzie nie uwierają? Pamiętajcie, żeby przycisnąć czubek i sprawdzić, czy między największym palcem a końcem buta jest wolna przestrzeń. Nie ma? To dobrze nie wróży, ponieważ oznacza, że stopy nie będą miały miejsca z przodu, co może utrudniać chodzenie. Ostatnia rada – sprawdźcie wnętrze butów. Czy nie ma niewygodnych metek, szwów i innych rzeczy, które mogą podrażniać stopy? Jeśli nie zauważacie niczego podejrzanego, czas się w nich przejść. Dobrze dobrane buty powinny być wygodne, lekkie i giętkie. Zapomnijcie o hasłach w stylu „rozchodzę je i będą dobre”. Po co narażać stopy na niepotrzebny ucisk, skoro można kupić parę idealnie dopasowaną od samego początku? Zawsze można znaleźć ładne i wygodne obuwie, więc nie narażajcie zdrowia i wybierajcie mądrze. A jaki jest Wasz ulubiony rodzaj butów? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie o łapce w górę i podzieleniu się tym filmikiem ze znajomymi. Kliknijcie subskrybuj i pozostańcie po jasnej stronie życia.